wielu deweloperów korzysta z własnych silników graficznych. Jednak istnieje także duże grono niezależnych studiów gier, które potrzebują silnika, za pomocą którego będą w stanie znacząco skrócić oraz ułatwić proces tworzenia gry. Najpopularniejszym rozwiązaniem tego typu są silniki Unity 3D i Unreal Engine 4. Jeżeli jesteś początkującym deweloperem, na pewno zastanawiasz się, który silnik jest lepszy. Odpowiedź na to pytanie nie jest wcale oczywista. Żaden z silników nie jest doskonałym rozwiązaniem. Decyzja dotycząca tego, który silnik wybierzesz, zależy tylko od Ciebie. Być może wolisz prosty w obsłudze interfejs, albo to język programowania zaważy na Twoim wyborze. Omówimy dziś mocne i słabe strony każdego z tych silników. Mam nadzieję, że film ten pomoże Ci wybrać silnik idealny dla Ciebie. Pierwszym, zasadniczym pytaniem jest, jaką grę mam zamiar stworzyć? Na początek musisz zadać sobie pytanie, w jaki sposób będziesz używał tego silnika oraz jakie gry chcesz tworzyć przy jego pomocy. Chcesz tworzyć platformówkę 2D, a może strzelankę w pierwszej osobie? Na jakiej platformie chcesz tworzyć? Gry mobilne czy konsolowe? A może przeglądarkowe? Jak masz zamiar zarabiać na swojej grze? Mikropłatności? Reklamy? A może najprostsze rozwiązanie, czyli jednorazowa opłata? Odpowiedzi na te pytania pomogą Ci określić, który silnik będzie najlepszym rozwiązaniem. Oba silniki sprostają każdemu z tych zadań. Jednak w zależności od tego, co dokładnie masz zamiar stworzyć, jeden silnik może okazać się dla Ciebie bardziej odpowiedni. Jeżeli zamierzasz tworzyć gry mobilne, Unity jest najlepszym rozwiązaniem. Silnik ten posiada wiele wtyczek ułatwiających tworzenie gier mobilnych. Reklama w grze, analityki, mikropłatności itd. Dzięki odpowiednim wtyczkom możemy dodać do naszej gry wszystkie powyżej wymienione elementy w ciągu zaledwie kilku minut. Jeżeli zamierzamy zająć się tworzeniem gry 2D, ponownie byłbym bardziej skłonny polecić Unity. Co do gier 3D, Unity jest dobrym rozwiązaniem, jednak graficznie silnik ten jest daleko w tyle za Unreal Engine 4. Jeżeli więc planujesz tworzyć gry 3D i zależy Ci na bardzo dopracowanej grafice, najlepszym rozwiązaniem będzie Unreal Engine 4. Programowanie. Unreal Engine używa języka programowania C++, natomiast Unity 3D głównie C# lub JavaScript. Która opcja jest lepsza? Moim zdaniem nie ma idealnego rozwiązania. Wszystko zależy od osobistych upodobań. Jeżeli przepadasz bardziej za jednym z tych języków, wybór silnika jest oczywisty. Jeżeli natomiast Twoje umiejętności programistyczne nie są na zbyt wysokim poziomie, możesz wybrać Unreal Engine, ponieważ jest on wyposażony w Blueprint, czyli edytor skryptów w trybie graficznym, który znacząco ułatwi Ci pracę. Czysto teoretycznie, tworząc grę w Unreal Engine 4, nie musimy napisać ani jednej linijki kodu. Jest to bardzo przydatne rozwiązanie podczas tworzenia szybkich prototypów. Asset Store, czyli sklep z dodatkami. Unreal Engine 4 i Unity 3D posiadają swoje własne Asset Store, czyli sklepy internetowe, w których możemy zakupić wszelakiego rodzaju dodatki ułatwiające tworzenie gier. Można w nich znaleźć modele 3D, tekstury, dźwięki, skrypty i wiele więcej. Sklep ten jest o wiele bardziej rozwinięty w Unity. Można w nim znaleźć dosłownie wszystko. Cena. Unreal Engine 4 i Unity 3D są w teorii za darmo. Unreal Engine 4 jest bezpłatny do momentu, gdy Twoje dochody nie przekraczają 3000 dolarów na kwartał. Jeżeli jednak nasze dochody przekraczają tę sumę, będziemy musieli oddać twórcom silnika 5% naszego przychodu. W przypadku Unity jest troszkę trudniej. Jeżeli dochody Twojej firmy nie przekraczają 100 tysięcy dolarów rocznie, możemy skorzystać z darmowej wersji. Jednak w darmowej wersji nie mamy m.in. możliwości personalizacji standardowego ekranu powitalnego. Pełna wersja Unity to jednorazowy wydatek 1500 dolarów lub abonament w wysokości 75 dolarów miesięcznie. Tak jak już wspomniałem, wybór odpowiedniego silnika w większości zależy od własnych preferencji, bowiem żaden dostępny na rynku silnik nie jest idealny. Mam nadzieję, że ten film pomógł Ci choć trochę w podjęciu decyzji. Jeżeli ten film Ci się spodobał lub uważasz, że nie wspomniałem w nim o czymś istotnym, czy też znasz jakiś inny darmowy silnik dla niezależnego dewelopera, który Twoim zdaniem również zasłużył na poświęcenie mu odcinka, zapraszam do dyskusji w komentarzach i ocenienia filmu.